Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tymi słowami bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy siebie nawzajem i uczynimy to jeszcze gorącymi oklaskami. Gorącymi! Pozdrawiamy wszystkich organizatorów, pozdrawiamy gorąco gospodarzy tego miejsca i tych wszystkich, którzy przybyli na nasze wspólne świętowanie, także na regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci, które dzisiaj przeżywamy w Krzeszowie, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Kochani, przyjechaliśmy z różnych miejscowości, dlatego na 3-4 każdy z was wymienia nazwę swojej miejscowości, z której przyjechał na nasze dzisiejsze spotkanie. Jesteście gotowi? Na stówę? 3-4! Ale nie tylko, że przyjechaliśmy z różnych miejscowości, każdy z nas ma także swoje imię. Dlatego zameldujemy się Matce Bożej, wymawiając swoje imię. Czynimy to bardzo głośno, aby nasze imię poleciało aż do nieba i po krańce świata. Gotowi? Na serio? 3-4! No to się już doskonale znamy i dobrze jest nam w tej wielkiej, kochanej rodzince Matki Bożej. Pozwólcie, że przywitam wśród nas Magdalenę Buczek, założycielkę podwórkowych kółek różańcowych dzieci, która na nasze spotkanie przybyła ze swoją mamą. Witamy gorącymi oklaskami! Gorącymi! Przy okazji rozgrzejemy trochę nasze łapki, a jeżeli o łapkach mowa, to zapytam się w ogóle, czy dobry humor jest? Uśmiech na twarzy jest? Radość w sercu jest? A wy macie różańce ze sobą? O proszę, kto ma różaniec, wynosi go wysoko w stronę nieba. Pokazujemy, to szczególny miesiąc. Miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej, a zatem, kochani, wyciszamy się, bierzemy do naszych dłoni różaniec i chcemy odmówić 1/10 modlitwy różańcowej. I tym samym chcemy odpowiedzieć Matce Bożej na jej wołanie. Wyciszamy się i bardzo bym prosił, aby naszą modlitwę poprowadziła Magda Buczek, założycielka podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Madziu, bardzo proszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, nasza Matko, Ty jesteś Królową, Królową Nieba i Ziemi. Chcemy być zawsze Twoimi rycerzami. Chcemy należeć do Ciebie, odpowiadając na Twoje wezwanie do modlitwy różańcowej. Ty dajesz nam do rąk różaniec jako broń, jako ratunek i jako szczególny skarb, który teraz, w tym szczególnym miesiącu, pragniemy odkrywać, aby poprzez modlitwę różańcową, którą odmawiamy wspólnie, Królestwo Twojego Syna rozszerzało się w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i w całym świecie. Maryjo, nasza Matko i Królowo, prowadź nas przez tę modlitwę do Jezusa, Twojego Syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Odmawiam różaniec, ponieważ lubię rozmawiać z Panem Bogiem i rozmawiać z Maryją. Ja lubię odmawiać różaniec, bo lubię świętą rodzinę i lubię rozmawiać z Panem Jezusem i z Marią. Bo mogę otrzymać wiele łask od Matki Bożej. A Ty? Ja uwielbiam odmawiać różaniec, między innymi dlatego, że mogę komuś pomóc. Na przykład pomóc jakąś duszę wyciągnąć, czyśćca. Pomóc komuś, za kogoś się pomodlić. Różaniec odmawiam, bo kocham Pana Jezusa. Różaniec odmawiam, dlatego że chcę jak najczęściej rozmawiać z świętą rodziną. Uważam, że warto odmawiać różaniec, bo może przynieść nam siłę, nadzieję na coś, co się wydarzy lepszego. No i ogólnie kochamy Jezusa. Można zbliżyć się do Boga. Różaniec daje moc, siłę do życia. Odmawiam różaniec, dlatego że sprawia mi to przyjemność i też dla spotkania z Bogiem. Różaniec warto odmawiać, ponieważ Maryja zauważa to i cieszy się z tego powodu, więc masz łatwiejszą drogę do nieba. Odmawiam różaniec, dlatego że mogę się pomylić za tych, którzy nie mogą tego teraz zrobić. Uwielbiam różaniec za to, że mogę pomodlić się za rodzinę i pożyczyć innym dobrze. Odmawiam różaniec, dlatego że kocham Boga i jestem ministrantem. Lubię odmawiać różaniec, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Warto odmawiać różaniec, ponieważ jak chce się pójść do nieba, no to jak będzie się często rozmawiać z Bogiem, to może się pójdzie. Przez różaniec rozmawiamy z Bogiem. Aby się modlić za rodzinę, za moją siostrę i też dlatego, że kocham się modlić. Odmawiam różaniec, dlatego że Jan Paweł II też odmawiał, no i ja też tak chcę. Odmawiam różaniec dlatego, by modlić się za moją zmarłą i za moją zmarłą rodzinę. Warto odmawiać różaniec dlatego, że można dostać łaskę od Matki Bożej i po śmierci pójść do nieba. Różaniec warto odmawiać dlatego, że to jest takie dawanie, pokazać ludziom, że jesteś twardym chrześcijaninem i nic poza tym. Różaniec warto odmawiać, żeby ratować świat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie.
serdecznie Was wszystkich witam. Ogromnie się cieszę, że możemy tutaj być. Wszyscy razem. Właśnie w tym pięknym sanktuarium, w tym pięknym miejscu, dziś w kościele świętego Józefa. I w szczególnym czasie, tak jak wszyscy wiecie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. I tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, i jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci, i członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych, czy też innych wspólnot, wszyscy się gromadzimy codziennie w tym miesiącu na różańcu, aby odpowiadać na to wezwanie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie i w tylu innych miejscach na świecie. A akurat jutro przypada 13 dzień października, czyli wspomnienie ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie. A to wezwanie, które Maryja tam skierowała, ukazując się trójce dzieci, Lucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Hiacynta i Franciszek to już święci. Mamy ich relikwie na ołtarzu. Są oni także patronami podwórkowych kół różańcowych dzieci. To właśnie przez nich Maryja przekazała światu to wezwanie, a oni byli mniej więcej w waszym wieku. I my chcemy właśnie tak jak dzieci z Fatimy odpowiadać na wezwanie Matki Najświętszej. Chcemy codziennie brać do naszych dłoni różaniec, by modlić się o pokój na całym świecie, o nawrócenie grzeszników, czyli w tych intencjach, które prosiła nas Matka Boża w Fatimie, aby się modlić. I swoją modlitwą chcemy obejmować naszą ojczyznę i cały świat. Wiemy, że ta modlitwa wspólnie odmawiana w naszych kościołach w jedności ma wielką moc i chcemy się zapalić tą miłością do Matki Bożej, do modlitwy różańcowej w tym miesiącu. Chcemy odkrywać skarb, jakim jest ta modlitwa, aby właśnie przez różaniec pomagać Maryi w ratowaniu świata i każdego człowieka, ale także pozwolić, aby Maryja każdego z nas tak mocno złapała za rękę. I jako nasza najlepsza mama, która chce naszego szczęścia, naszej radości, poprowadziła nas do Jezusa, tą najprostszą i najkrótszą drogą, aby to Jezus był zawsze najważniejszy w naszym życiu, aby On był w centrum, aby On był pierwszy, by był naszym jedynym Królem, jedynym Panem, abyśmy przez różaniec, przez poszczególne tajemnice z życia Pana Jezusa, które rozważamy w modlitwie różańcowej, coraz lepiej poznawali Jezusa i coraz mocniej Go kochali, a przez to byli coraz bliżej Niego, czyli byli szczęśliwi. Tak jak tego pragnie dla nas Matka Najświętsza. I my też chcemy być szczęśliwi. To nasze szczęście chcemy właśnie odkryć w Jezusie, który daje nam siebie, który jest obecny w naszych sercach. Dlatego w tym miesiącu odmawiamy Różaniec Święty w sposób szczególny, ale nie chcemy skończyć z ostatnim dniem października. Chcemy, aby ta modlitwa trwała nadal w naszych rodzinach, w naszych szkołach, czy też przy parafiach, właśnie tam, gdzie tworzymy podwórkowe koła różańcowe dzieci. Codziennie
odmawiamy 1/10 różańca świętego. To jest tak niewiele, a jak wiele możemy uczynić. Dlatego zachęcamy również tych, którzy jeszcze nie podjęli tego zobowiązania do codziennej modlitwy różańcowej, aby właśnie październik był takim szczególnym miesiącem, kiedy też będziemy chcieli podjąć taką decyzję, odpowiedzieć z miłością na to wezwanie, jakie Maryja do nas kieruje. Abyśmy także tam, gdzie jesteśmy, w tych wspólnotach, do jakich należymy, byli apostołami Pana Jezusa, Matki Bożej i modlitwy różańcowej. I tam właśnie wszystkich zachęcali do modlitwy różańcowej. Czy to w naszych domach, rodzinach, czy w szkołach, czy tam, gdzie się gromadzimy razem z naszymi przyjaciółmi. Bo to wezwanie, które Maryja skierowała w Fatimie, jest wciąż aktualne. I chcemy, aby ono się rozszerzało, aby wszyscy na to wezwanie Maryi odpowiadali, a w ten sposób, aby właśnie szli do Pana Jezusa. Jutro też Dzień Papieski. Szczególnie dziękujemy Bogu za dar życia, świętości, pontyfikatu świętego Jana Pawła II, który także jest patronem naszej wspólnoty i od niego uczymy się kochać Pana Jezusa, Matkę Bożą i uczymy się również wytrwałości, gorliwości w modlitwie różańcowej. Bo święty Jan Paweł II mówił, że różaniec jest jego ulubioną modlitwą. Tak i my pragniemy, aby stał się naszą ulubioną modlitwą, aby w ciągu dnia każdy z nas znalazł czas na modlitwę różańcową, na rozmowę z Jezusem i Maryją, by przedstawić także to wszystko, co mamy w naszych sercach. Wszystkie radości, ale także i nasze smutki, nasze troski, aby w ten sposób w każdej sytuacji naszego życia był obecny Pan Jezus. Aby On był na pierwszym miejscu. Bo On jest tym, który napełnia nas swoją łaską, który nieustannie nam błogosławi. I w tym szczególnym miejscu tutaj u Matki Najświętszej dziś także na nowo chcemy powierzyć Maryi i jej opiece nasze serca, całe nasze życie, nasze rodziny, aby Maryja każdego z nas przytuliła mocno do swojego serca i prowadziła. A my chcemy powrócić do naszych domów, do naszych szkół, do naszych miejsc właśnie z takim nowym zapałem i nową gorliwością do modlitwy różańcowej, do tego, aby iść drogą świętości razem z Maryją do nieba. Bardzo dziękuję Wam za to, że możemy tu wszyscy się zgromadzić, za to, że jesteście. Dziękujemy za zaproszenie już po raz kolejny. Krzeszów to dla nas wyjątkowe miejsce, dla naszej wspólnoty, gdzie zawsze z tak wielką życzliwością jesteśmy przyjmowani i zawsze z ogromną radością tutaj powracamy do Matki Najświętszej, do tego szczególnego jej domu. Bóg zapłać. I jeszcze na koniec chciałabym Wam zadać takie pytanie. Czy chcecie pomóc Matce Bożej w ratowaniu świata poprzez codzienne odmawianie Różańca Świętego? Tak! Może jeszcze raz Wam zadam to pytanie. Czy chcecie pomóc Matce Bożej w ratowaniu świata poprzez codzienne odmawianie Różańca Świętego? Tak! Teraz z pewnością.
Boża usłyszała każdego z was i codziennie, kiedy będziecie odmawiać Różaniec Święty, mówcie Matce Bożej tak, z miłością, z radością. Bądźcie właśnie zawsze radością dla Matki Najświętszej, wypełniając jej wezwanie, oddając się pod jej opiekę i będąc uczniami Pana Jezusa. Różaniec warto jest odmawiać, ponieważ można uzyskać dużo łask od Matki Bożej. Różaniec warto odmawiać, ponieważ dzięki niemu człowiek może się bardziej skupić na modlitwie, a każde dobrze powiedziane zdrowaś Mario wstrząsa piekłem. Ja pozdrawiam swoją mamę Elżbietę Kowalczyk. Ja pozdrawiam swojego tatę i mamę Annę Świrniak i Krzysztofa Świrniak. Pozdrawiam moją babcię, która wiem, że teraz siedzi i ogląda ten program. Pozdrawiam moją mamę, tatę i całą rodzinę. Pozdrawiam całą moją rodzinę, a najbardziej moją siostrę. Pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę, a najbardziej pozdrawiam moją katechetkę, panią Ewę. Pozdrawiam moją mamę, tatę, brata, siostrę, babcię, dziadka, ciocię, wujka i panią katechetkę, panią Ewę. I całą klasę w 5 B. Całą moją rodzinę. Ja pozdrawiam mamę, tatę, babcię, dziadzia, drugą babcię i dziadzia. Pozdrawiam moją całą rodzinkę z Legnicy. Pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę, a także babcię, prababcię, ciocię, wujka. Pozdrawiam moich rodziców, wujków i moich koleżanek i ten, kto tutaj mieszka, Krzeszowie. A ja moich najbliższych. Twoich rodziców i parafię Trójcy Świętej w Paszowicach. Rodziców, babcię, dziadka i parafię Matki Bożej Różańcowej. Rodziców, moją babcię, mojego dziadka i parafię Świętego Marcina w Jaworze. Pozdrawiam wszystkich jaworzan. Ja pozdrawiam całą rodzinkę. Swojego przyjaciela Krystiana i Karola. Cały skutyw i parafię Świętego Marcina w Jaworze. Parafię Świętego Marcina w Jaworze, moją babcię Danusię i moją mamę Dorotę. Mojego dziadka Józka i moją całą rodzinę. Całą rodzinę. Ja pozdrawiam moją mamę, babcię, dwie siostry, mojego brata Piotrka i oczywiście bardzo szczególnie babcię, która uwielbia właśnie oglądać telewizję Trwam. Pozdrawiam moją mamę i moją babcię. Pozdrawiam tatę, mamę i brata i całych Hojnów. Pozdrawiam moją całą rodzinę i babcię, która jest w niebie. Ja pozdrawiam moją całą rodzicę, mamę i tatę i psa, który jest w niebie. Ja pozdrawiam moją mamę. Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, przyjaciół i wszystkich ludzi dobrej woli.